Witam Państwa serdecznie w kolejnym wezwaniu ostrości. Z tej strony Mike Van D. A z tej strony Sunny Pit. Dzisiaj zabieramy się za sos The Bomb Beyond Insanity. Jest to drugi sos The Bomb, który mam okazję testować. Pierwszy to był Ghost Pepper jeszcze w czasach przedyoutubowych. Nie zrobi na nas żadnego wrażenia, więc zobaczymy, jak będzie to z tym sosem. Tutaj na tej etykiecie jest taka ładna informacja, że skala ostrości laboratoryjnie oszacowano na 135 tysięcy, ile to było? 800? No tak, na tej etykiecie piszą dokładnie, że on ma 135 600 jednostek Scoville'a. Czyli jest to najmocniejszy sos, który mamy okazję testować. Tu nie idzie z ekstraktu, bo to ekstrakt. Widziałem kilka wyzwań na YouTubie tego sosu i raczej no nie przedstawiało się to, że to będzie jakieś gładka przeprawa, więc no trochę się obawiam tego sosu. Nic czujesz? Czuję taki mocny jakby przecier pomidorowy i taką nutę jakąś dziwną, nieokreśloną przeze mnie, ale też już w jakimś sosie ją czułem. Podobny jest do sosu Pure Habanero. Akurat też to są czasy przedyoutubowe. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale czuję taką gorzkość nawet, bym powiedział. Nie wiem, może czuć gorzkość. Aromat, kurczę, taki, nie wiem, takiego zwykłego pieprzu, taki mniej więcej. Ale nie czuć octu. Może w tyle, ale to taki wędzony jakiś podobny. Nie typowo. Jakbyś zapach miał porównać do smaku, to jakiś gorzki by był. Przeczytałem teraz szybko skład. The Bomb Beyond Insanity. Skład. Sok pomarańczowy, chili habanero, chili chipotle, woda, naturalny aromat papryki, pomidory, przyprawy. Jest to chili habanero chyba właśnie. No to jest ten zapach, który ja czuję, może. Nie, habanero tak nie pachnie, to bardziej bym na chipotle stawiał już. Nie będę się kusił. Konsystencja jest taka... Też gęsty jest. Chyba przynajmniej tak widzę, jak się leje, że dosyć gęsty jest. No ale jest też takie, dosyć trochę warzywek. Dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że widzicie, bo mamy lekkie problemy techniczne. Tak to wygląda. Aha, dobra. No więc tak to się prezentuje. Trochę się kołysza, to już stawisz. Nie jest jak gips. No. Przelewa. Dobrze, lecimy więc z tym tematem. Wasze zdrowie. Na razie nie czuję nic. Gorzki. Kurde, gorzki. Czuję gorzkość już. Od razu ostrość taka wyleciała, teraz nagle z tą gorzkością, potem taki, nie wiem, jak powiew jakiegoś takie gorąco rozchodzi się po całej jamie ustnej. Czkawkę już jest. Czekam. Ojej. Bardzo gorzki. Ale to jest mocne skurwysyństwo. No. Ojej. Odszkapy po galną. Ojej. Ślina, kurde, muszę wypluć. Bardzo mocno jesteś. Język płonie. Bardzo mocno. U mnie nie język, ale do gardła szczypie, gardło pieczesz. Gardło płonie, ale to język najbardziej obrywa. Ojej, chyba... No chyba ciężka rzecz bym powiedział. Rak gardła. Łzy mi poleciały już dawno. Ojej. Blisko coś do domy. Ta. Czuję ból w uszach. Im dłużej, tym gorzej. Tak. Się zalałem. Nie, to już nie jest nad gardła. To już jest rozżarzona stal. Będę się powtarzał z udziałem, bo to same efekty są. Nie, ciężka rzecz, nie? Tak. Efekty przytomności. Ja nie mogę... O kurde. Ja nie mogę przestać, ślina mi się generuje bardzo mocno, wiesz? Mi aż tak nie. Ale to jest ciężko. Żrody, przynieś lody. Chciałem. Weź przynieś. Musimy za chwilę przerwać ten ból. Jest ciężki. Jest nie do zniesienia. Kolega Sony poleciał po apteczkę.
Na razie jeszcze nie doszedł do żołądka, kurde, ale obawiam się, że to za chwilę nastąpi, wiesz? Ale łzy, panowie, kurde! Masakra! Ej, jeszcze pokaż tam do kamery. Weź tak przybić. Ale kileć, patrzcie. Masakra lodów. Nie, musimy przerwać ten ból, który jest moja. Łydę. Ale ból. Przepraszamy, ale nie dajemy rady. To jest za ciężko. Ej, to pomoże. Ból, ej, czuję w żołądku chyba gorsze. Chyba, odczuwam go w żołądku. Ja czuję na czacie. A mi dotarł do żołądka właśnie. Według mnie to ma moc Dragonfire'a. No doła może minimalnie mu brakuje, że coś jak Dragonfire, że coś taki ma. Tylko mi te lody nie wylewają. Mnie w ryju dały, wiesz, bardzo dużo od razu. Czy nie, w sumie racja, teraz poczułem. Oj, w ryju, nagle tak pomogły bardzo, no. Ale wraca, już wraca. No wie, na szczęście, wiesz, jest tak w rządku, ale nie robi jakiejś straszliwej roboty, żeby zdechnąć. Ogólnie gorzki, nieciekawy smaku. Oj, na kartę zaczyna wjeżdżać. Jak mówię cokolwiek, to język zaczyna znowu płonąć, więc pozwólcie, że pomilczę teraz. No, już też milczę. Ale czy jak się nie lodów, to nagle momentalnie taka ostrość wylatuje, że jest jeszcze gorzej, wiesz? Jak przerywasz, jest jeszcze gorzej. To w sumie jak po mleku identyczne, czy lody też nam nie pomogą. Tylko czekolada chyba jest taka idealna. No, dokładnie. Nie ty rzeźnia. No wie, ale o co ja dałem tego fajera ostrość, wiesz? A ty co, podobnie czy bardziej do widoła? No bo na pewno zgodzimy się, że to raczej. Zgodzimy się, że to jest mocno rzeźnia. Ponad Dragonfire niewiele mu brakuje do minął, jest bardzo blisko. No zgodzisz, że to jest raczej mocno rzeźnia. O kurde. Chyba teraz dopiero żołnierz wyszedł. Oj. Ale nie, to błądy są tarody, wiesz? Jak teraz nie jak przestajesz jeszcze, jeszcze gorzej, jeszcze bardziej pali, nie? Ryj. Lepiej za dużo też nie jest, mogę zepchnąć do żołądka, co? Umiesz zepchuj, wiesz? No ale też odpuszczam lody na razie. Ale teraz umiesz zdążyć, bo zapomniałem takie, że mniej przestanę jeść. Język wypierdala. No, no, chyba gorzej niż Widow. Ale to jest zasługa, myślę, lodów. No. I możemy powiedzieć tak, no. Raczej nie pomagają, nie? Słaby pomysł. Raczej słaby, tak. No lubi z mlekiem, nie? Tak. Jedna czekolada trochę lepiej działa. Co się dzieje? Ej, ale powiem ci, że utrzymuję ostrość, kurde, nie wiem, no. Nie schodzi. Ryj cały płonie. O, język wykurwia w kosmos. Jak nigdy, ale to jest zasługa lody. Te lody pogorszyły sytuację. Przed lodami to był taki poziom, że niewiele brakowało do widoła, to przebijał widoła, jak chodzi o język, ale to dzięki lodom tylko i wyłącznie. Ale dlaczego? Bo te lody trzeba mieć mocno. I musisz trzymać cały przez ileś minut. No. Jak przerywasz, to jest kurde takie natężenie, nagle taka dawka dodatkowa bólu. Ale no nie wiem, czy to też 35 tysięcy ma, czy nie. Ale jest konkretny. Ale może mieć, kostówy może mieć, wiesz? Kostówy może mieć. Tutaj raczej słuszne były moje obawy. Przed tym czasem. O Jezu. U mnie, wiesz, no jest na żołądku, ale jak wcale dopiero będzie ból taki, że... O nie, teraz, o kurde. O shit. O, może teraz się zaczyna dopiero... panie. Teraz się dopiero zaczyna. To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Mi na razie w ogóle nie wjechało na żołądek. To mnie wjechało, ale to nie jest jeszcze taka pogoda jak nowy dołek. Coś do okuna, bym powiedział, z ADD, wiesz, po taki klimat. Jak wiesz, siedzę, to jest git, ale jak wstanę i to jakoś tak rozsmutnią się jelita, flaki, to nie będzie już to ciekawe. O, ale no język, po prostu nie mogę mówić. U mnie już uspokoiłem już z językiem, już opanowałem jedną słowę. To wiesz co, ale jest w żołądku ból trochę taki. Majku, daj podsumowanie. Smak, no nie ma smaku praktycznie, dosyć gorzki. Ostrość jest dosyć porównywalna do tego, co tu piszą, no może mniej. Nie zawodzi, nie? To co się spodziewaliśmy, to tak jest rzeczywiście. Więc jeśli chodzi o ostrość, to tak, polecam. To jest ciężka rzecz. To tyle, co chciałeś powiedzieć? Tak. Dobrze, bo chciałem powiedzieć, teraz dodać, że gorąco wypuszczono w żołądku. Samą falę gorąca, bez bólu, bez niczego, ale... A ja umiem ból.
są fale gorące, więc u mnie tak. Smak, no taki średni, średnio ciekawy. Gorzki. To... Rozpala, zaczyna rozpalać brzuch. Jeszcze chyba bez bólu, ale to jest takie palenie, zaczyna czuć, które... No mnie tak samo jest. Zaraz palenie... może zacząć boleć. No mnie takie też palenie, ale wiesz... Ale płonie jak nigdy, to chyba mi nigdy żołądku tak nie płonęło. Nie boli jeszcze, ale ciepło, gorąco jest... No co, tak blernie palicie? Chyba. Sandefne, a palenie było beży, nie? Widzowie też pamiętają, jak było w Bleże. W Sandefie. Umierałeś przecież. Ale... To było gorzej. Bo to już nie wstałeś jeszcze aż tak na dłużej. U mnie jest podobnie, wiesz? Boję się wstać. Jeśli chodzi o ostrość, no nie język. Jeśli... Działał tylko na klacie, też czułem, że był, ale bardzo słabo. Niewiele mocniejszy w ustach niż... Przypomnij mi, Majku. Dragon Fire. Dziękuję. Niewiele brakowało do idola. Na polodach to przybył idola zupełnie. Ale... I zaczynamy teraz boleć brzuch, zaczynam czuć ból brzucha. Dobrze, to już kilku minut jest. Ale... Ale kurde, idole... No jest mocny ten ból brzucha, ale... U mnie nie jest jakiś apogalny, ale jest. Ojej. Odjeżdż minut. Każdy ruch tak spowoduje, że tak, jak to się przerusza, że tak go zaboli bardziej. Jak się nie rusza człowiek, to jeszcze jakoś tak... Mam to samo. Ale no. Już mam w takim razie to samo. Powiedziałbym go, że taki jest... Ale ból, powiem szczerze, jest taki, że... No jest, bo jest, nie, ale no... U mnie jest taki, że... Ustabilizował się na jakiś taki... że nawet do... Niewiele mu brakuje do Inferno, ale jeszcze nie przybył Inferno. Nie, Inferno to inny ból, inny to ból jest Inferno. U mnie właśnie podobny, zaczynasz mi przypominać to, co czułem przy Inferno. Ale jeszcze nie osiągnął takiego poziomu i chyba nie osiągnie. Teraz poczułem zatkanie uszu przez moment, przed chwilą. No. A na razie jest... Chuj... Źle, ale stabilnie. Ale ogólnie co, polecasz? Jeśli chodzi o ostrość, to polecam, bo smak to tak... No, chodzi o ostrość, nie? Ostrość, ale ostrość... Ostrość jest, że 10 plus, 2 plusy to będzie, tak? Tak, ostrość jest konkret. Jest, robię. Dziękujemy, że byliście z nami. W tym kolejnym wyzwaniu ostrości, które przeprowadzali dla was Mike Van Tee i Sunny Pete. Było nam bardzo miło jak zawsze. See ya. Trzymajcie się. Ej, ale jest pikantny, kurde, dosyć mocno. Jest porządnie ostry, powiem wam. Śmiem się nie zgodzić. Mi coraz bardziej wypala język. To jest jak najbardziej do wytrzymania, ale... No, dokładnie. U mnie nic się nie dzieje. Niestety. O, jak mi teraz chodzi płynęcie na usta. Żaden, co z mnie na usta tak nie działał. Żaden.